Cześć, nazywam się Janek Zima i pochodzę z Polski, a dokładnie z południowo-wschodniej części Polski, z miasta Kędzierzyn-Koźle. Mam 16 lat i chodzę do pierwszej klasy liceum, właśnie teraz po wakacjach wyszedłem do drugiej klasy. Mieszkam w Kędzierzynie-Koźlu, który jest miastem dosyć przemysłowym, nie za to wielkim, ma 70 tysięcy ludzi, mieszkańców i moje miasto jest dosyć przemysłowe. Dookoła miasta znajdują się trzy dosyć duże przedsiębiorstwa chemiczne, w tym też jedno z największych w Polsce. I ja mieszkam w przedmieściach, więc niedaleko do tych przemysłowych części miasta. Mój tata jest przedsiębiorcą, a mama pracuje na uczelni, wykłada technologię wody i ochrony środowiska. I mogę też powiedzieć o sobie. Jestem młodym człowiekiem, który w optymistycznym oczami patrzy na świat. Lubię uprawiać sporty. Większość swojego wolnego czasu po lekcjach spędzam właśnie na uprawianiu sportów. Lubię wszystkie sporty związane z wodą, z deskami, jak windsurfing, wakeboarding, skateboarding. Na przykład lubię jeździć na longboardzie, lubię się wspinać, lubię jeździć na rowerze. Lubię żeglować, lubię grać w piłkę z kolegami, w siatkówkę, w piłkę ręczną, w koszykówkę. Ogólnie to lubię spędzać czas z kolegami na dworze, na imprezach, albo po prostu uprawiać sport i dobrze się bawić. Lubię też naukę. Nauka jest bardzo ważna w moim życiu, bo wiem, że rozwijając swoje umiejętności naukowe, swoje umiejętności, rozwijając swoją wiedzę, będę mógł w przyszłości coś osiągnąć. I chciałbym zostać w przyszłości inżynierem energii nuklearnej lub budować statki kosmiczne. A myślę, że to jest przyszłościowy zawód, że to mi pozwoli spełnić moje marzenia. Dzięki.